Co? Ale to była moja właśnie zabawna... To była moja. No to jego jest moją tak naprawdę. Forum branży eventowej to nie jest coś, co nasz kanał, kanał AVYT, mógłby przegapić. Byliśmy tam oczywiście i porozmawialiśmy z ekspertami o tym, jak zmienia się świat eventów. Oglądajcie i zostańcie koniecznie do samego końca, bo mamy konkurs. Teraz ty jeszcze jedziesz. Co? O recepcie na dobry event. Recepta na dobry event online. Dobra reżyserka, dobrzy dźwiękowcy, ludzie, którzy się znają na tym, co robią. Myślę, że to jest absolutnie najistotniejsze. No i dobrze zrobiony program. Treść i content, po pierwsze jego jakość, jego prostota i konsekwencja wdrożeniu. Przede wszystkim stworzenie właściwej atmosfery tak dla osoby, która jest przed kamerką, jak i osoby przed kamerką również po drugiej stronie, żeby czuła się swobodnie, żeby czuła się bezpiecznie, a to jakby komfort własnego domu zapewnia zawsze i to jest recepta, bo wtedy, kiedy jest dobra atmosfera i wprowadzenie przede wszystkim interakcji, bo testowaliśmy suche stand-upy, jak monologi wygłaszane po jednej stronie nie dawały niczego, na pewno dobrą receptą jest interakcja z uczestnikiem. Cześć. Hello. To właśnie była ta interakcja. Dobry event online musi być krótki. I musi być treściwy, nieprzegadany, bo w odróżnieniu od eventu klasycznego, który ma w sobie dużo przerw, czy to cateringowych, czy jakichś artystycznych, bądź jakichś team buildingowych, to event online ma inną strukturę, inną formułę i powinien być znacznie bardziej zintensyfikowany, atrakcyjny. To jest wybrać sobie fajnych partnerów. Czasami mądrego warto posłuchać. Którym ufacie, z którymi prowadziliście już jakieś wydarzenia, bo posłuchajcie, na wydarzeniach stacjonarnych, czy online, czy hybrydowych jest podobnie, coś się zawsze może wydarzyć. A skoro coś się może wydarzyć, to potrzebujecie partnera wiarygodnego, który wie, jak się zachować, gdy coś się właśnie wydarzy. Receptą na dobry event online jest zatrudnienie Bilguna Rynbatara, bo jest świetną postacią i właściwym człowiekiem we właściwym miejscu. Jeżeli chodzi o pytanko, za co najbardziej lubię eventy online, chyba dlatego, że są najbardziej elastyczne. W takim sensie, że jesteśmy w stanie zrealizować naprawdę bardzo wiele z klientami tak naprawdę na całym świecie. Przede wszystkim za to, że nie trzeba ruszać się z domu. I można je zrealizować po prostu we własnym zapleczu. Nie musimy robić dużych tras, nie musimy zarywać dni i nocek, nie musimy przejeżdżać nie wiadomo ile kilometrów. Po prostu jesteśmy na miejscu, robimy swoją pracę. Bez spodni. Na tym wszystkim kończymy. Czasami oczywiście niektórzy robią to bez spodni, tak, to prawda. Ale to jakby szczególne fetysze odpowiednich osób. Nie lubię eventów online. Mamy w nich dużo większą kontrolę nad całością wydarzenia. Oczywiście żartuję, że ich nie lubimy. Na pewno część naszych klientów została zmuszona niejako do przejścia w ten online. Niektórzy bardzo dobrze sobie z tym radzą i robią ciekawe wydarzenia. Kolega, jeden z naszych realizatorów, powiedział, że lubi eventy online ze względu na to, że są bardzo przewidywalne, jeśli chodzi o czas. One najczęściej są dość krótkie, mamy określone godziny wejścia na antenę i wyjścia, a w odróżnieniu od fizycznego eventu nie trwają najczęściej do godzin porannych, więc to jest w imprezach online fajne. Ja myślę, że niezależność i bezpieczeństwo. Pozwala nam też zasięgnięcie do innych źródeł. Bo przez to możemy też wrzucać inserty i zwiększać formę przekazu, aniżeli po prostu na miejscu. Najzabawniejszą historią, jeżeli chodzi o event z Billem, było to, że klient zamówił event na poziomie 60 minut, a Bill w trakcie konsumując alkohol razem z klientem, bo oczywiście rozpakowywaliśmy specjalne podarunki dla pracowników, tak bardzo zaczytał się panem Tadeuszem w płynie, że musieliśmy przerywać event około wpół do pierwszej w nocy, no bo już dużyło się za mocno. Ja nie piję alkoholu. Wtedy piłeś i czytałeś. Albo byłem w domu. Ja nie piję alkoholu poza domem. Nie, no to źle zabrzmiało. Ale tak, rzeczywiście to miało miejsce i było znaczy, naprawdę wyśmienicie. I mój krawat na głowie. Co?
Ale to była moja właśnie zabawna... To była moja. No to jego jest moją, tak naprawdę. Baloniarz, który na swoim pokazie nieplanowo postanowił zrealizować część pokazu, o której my nie wiedzieliśmy, więc w reżyserce z oczami jak pięciozłotówki siedzieliśmy, patrząc na to, jak wchodzi do balona i wychodzi poza kadr green screena. Jest tam jego połowa, jedna trzecia, a jak podskakuje, to w ogóle znika. Pamiętam kiedyś ważną część konferencji, ważna osoba chyba ze Stanów Zjednoczonych i moment jakby kulminacyjny i wjeżdżającą kosiarkę do trawy za plecami. Jak będą wyglądały eventy w 2020? Nie wiem. To jest chyba najlepsza odpowiedź. To wszystko zależy od tego, jak będzie dalej funkcjonowała pandemia. Ja myślę, że eventy online zostaną z nami, że to nie jest tak, że one znikną wraz z pandemią i przestaniemy je realizować. Moja prognoza na 2022 rok to jest jakby kontynuacja eventów hybrydowych i eventów online. Myślę, że jeszcze nie wrócą w takich 100% wielkie eventy, gdzie będzie przychodziło 1000-2000 uczestników, gdzie nie będzie żadnej części online. Wydarzenia w ogólności hybrydowe, to znaczy wydarzenia, w których organizator korzysta z dobroci wydarzeń stacjonarnych oraz dobroci z wydarzeń tzw. online. No wszystko to, co online, to co hybrydowe. To, co zintegrowane, to, co mobilne, to, co spersonalizowane. W 2022 roku, moim zdaniem, branża eventowa będzie przechodzić taką regenerację. Dlatego wydaje mi się, że będziemy starać się jak najbardziej powracać do tych fizycznych eventów, gdzie my wszyscy jesteśmy, znajdujemy i cieszymy się życiem i nasze serce mocniej bije, ale oczywiście jako, że przetarliśmy te szlaki wirtualnych eventów online, no to one też będą iść do przodu i też innowacyjnie. Możliwe, że przejdziemy też i do Metaverse. Dzięki za oglądanie do samego końca. Teraz czas na obiecany konkurs. Firma Meeting 15 chce Wam rozdać cool nauszne słuchawki, ażeby je dla siebie zdobyć. Tak, dobrze myślicie. Trzeba odpowiedzieć na pytanie w komentarzu, na jakim najciekawszym evencie lub wydarzeniu Wy byliście w 2021 roku. Napiszcie, co sprawiło, że było tak ciekawe, kto je zorganizował, gdzie się odbyło. My to wszystko oczywiście przeczytamy i autorom 3 najciekawszych odpowiedzi, którzy spełnią też pozostałe warunki konkursu, wyślemy nagrody od Meeting 15. Dokładne warunki sprawdźcie koniecznie w opisie tego filmu. Powodzenia. We'll be right back.